Po ubiegłorocznym awansie do wyższej klasy rozgrywkowej mało chyba kto przypuszczał, że TPS Winogrady tak dobrze będzie sobie radził w lidze międzyokręgowej. Lider na kilka meczów przed końcem to niespodzianka, ale chyba też taki pokaz waszej siły. Spisujecie się rewelacyjnie. Ten pierwszy sezon ligi międzyokręgowej to była dla nas wielka niewiadoma. To było połączenie klasy okręgowej oraz zespołów, które spadały z czwartej ligi. Także sami do końca nie wiedzieliśmy, czego możemy spodziewać się po rywalach, również po sobie. I początek, co by to nie ukrywać, był fatalny, bo w pierwszych dwóch meczach przegraliśmy dwa razy, w tym raz boleśnie 7-0. Ale to też jakby skłoniło nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy na treningach. Ta gra zaczęła wyglądać coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Niemniej rundę zimową zakończyliśmy na szóstym miejscu, z którego i tak byliśmy bardzo zadowoleni. Zimą wykonaliśmy troszeczkę inną pracę, postawiliśmy na bardziej intensywne treningi, na więcej gier i faktycznie to na początku w sparingach zaczęło przynosić dobre efekty, zaczęliśmy wygrywać z drużynami z czwartej ligi. No i myślę też, że dużym plusem było to, że praktycznie nie zmieniła się kadra. Latem nastąpiło bardzo dużo zmian. Część zawodników doświadczonych odeszła na to miejsce, przyszło 9 nowych, potrzebowaliśmy czasu, żeby się zgrać. Podczas zimowych przygotowań to były praktycznie kosmetyczne zmiany, bo doszedł tylko Marcin Daniel i wrócił do nas Piotrek Pałksztyło, a cały trzon jednak pozostał i to na pewno było widać, że dobrze się rozumiemy na boisku. W tej chwili jesteśmy w serii 11 spotkań bez porażki, w tym mamy 10 zwycięstw, także naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, ale widzę też, jak chłopacy pracują na treningach, ile wysiłków to wkładają i okazuje się, że to nasza praca przynosi efekty. Przed sezonem nie mówiono o awansie, ale teraz chyba te cele trochę się zmieniły. Wasze miejsce w tabeli wskazuje na to, że jest spora na to szansa. Kilka kolejek do końca. Jesteście na dobrej drodze, aby chyba sprawić niespodziankę. Faktycznie, na pewno nikt nie stawiał nas w roli faworytów do awansu do czwartej ligi. Wszyscy trochę postrzegali nas jako taki mały klubik z małym budżetem, z zawodnikami osiedlowymi, a tu proszę, niespodzianka. Okazuje się, że jednak TPS jest klubem, który nawiązuje walkę z drużynami, które mają o wiele wyższe budżety. Okazuje się, że grają tutaj chłopacy, którzy naprawdę potrafią grać w piłkę. To się przekłada na zainteresowanie klubem. Kibice coraz częściej tutaj nas odwiedzają. Nasi zawodnicy zostali docenieni, ponieważ załapali się do kadry wielkopolskiej UEFA Regions, gdzie mamy dwóch swoich reprezentantów, Kamila Lulkę i Łukasza Szumińskiego. Oczywiście nie mówiliśmy o awansie nawet zimą, ale teraz nie będę ukrywał, jeśli jest taka szansa, żeby awansować, to na pewno zrobimy wszystko, żeby wykonać te 4 ostatnie kroki i wygrać każdy mecz, bo te zwycięstwa po prostu zapewnią nam awans i na to mocno liczę i również chłopacy, bo też uwierzyli, że stać nas na to, żeby grać w tej czwartej lidze.
Na kilka kolejek przed końcem sezonu liderujecie, jeśli chodzi o ligę międzyokręgową. Jest to jakieś zaskoczenie dla szatni i dla zawodników? Znaczy, no na pewno jesteśmy Beniaminkiem w tej lidze, więc no, trudno było się spodziewać. Po tej pierwszej rundzie też zajmowaliśmy 6-7 miejsce. Mieliśmy trochę straty, bodajże 9 punktów do lidera, więc no, było co odrabiać. Jesteśmy na razie na czele, no i oby zostało tak do końca. Dwa mecze u siebie, dwa wyjazdy, no i musimy zachować koncentrację. Trochę zawodników się wykruszyło, jakieś kontuzje, kartki, ale mamy na tyle szeroką kadrę, że myślę, że sobie z tym poradzimy. Co tak naprawdę zatrybiło, że osiągacie takie wyniki? Myślę, że dobrze gramy w obronie. Dobry bramkarz, dobra obrona i właśnie ci starsi zawodnicy grają w obronie, trzymają to tył, a z przodu młodzi hasają i ważne, żeby z tyłu nie stracić bramki, ale z przodu mamy dużą siłę ognia, więc jesteśmy spokojni. Początek nie był zbyt udany, ale w pewnym momencie coś zaskoczyło. Co okazało się taką pewną rewolucją i takim powiewem świeżości, bo wasza gra, wasza seria zwycięstw no, pokazuje, że w tym momencie jesteście mocni w tej lidze. Znaczy, myślę, że ten okres zimowy nam tutaj dużo pomógł. Gdzieś drużyna się skonsolidowała, dobrze przepracowaliśmy ten okres, zagraliśmy dużo też meczów kontrolnych, gdzieś to się scementowało wszystko i po prostu idzie. Tak? Jak idzie, to idzie i oby tak do końca. Może gdzieś jakiś rekord tej ligi dopiero jest utworzony, jakiś będzie, może na jakiś dłuższy czas nie do pobicia jakiejś serii. Miejmy nadzieję, że tak będzie i gdzieś tutaj utrzymamy do końca tą dyspozycję. Teraz może jeszcze taka zachęta dla kibiców, dlaczego warto przyjść na te ostatnie mecze u siebie, no bo no, tutaj może mogą być świadkami sporego sukcesu. Dlaczego warto wam kibicować? Staramy się zawsze grać piłką do końca, gramy do ostatniej minuty i myślę, że zapraszam wszystkich, którzy mogą przyjść i chwilę poświęcić czasu, bo naprawdę można zrobić historyczny wynik. Mało bramek tracimy, dużo strzelamy, więc myślę, że jest co oglądać, tak? I gdzieś tutaj kibic na pewno będzie zadowolony z przyjścia i kibicowania nam. Tym bardziej, że ostatnie czasy dla tutaj Wielkopolski nie były zbyt bardzo łaskawe, więc... PPS może to odbić. Możemy to trochę odbić, dokładnie. Zapraszam serdecznie. Myślę, że zawsze pomoc kibiców jest nieoceniona. Ja myślę, że to jest fajnie wspierać lokalny klub i tutaj większość chłopaków jest tutaj zżyta z lokalną społecznością Winograd, czy poprzez miejsce zamieszkania, czy przez wiele lat, jak tutaj grają. Ja myślę, że gramy bardzo, bardzo efektowny futbol. W każdym meczu strzelamy dużo, dużo bramek i w każdym meczu gramy o zwycięstwo, także na pewno chłopakom nie zabraknie ambicji, a warto tutaj przyjść, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko tak, że to jest słaby poziom, bo chłopacy dają z siebie wszystko i myślę, że warto wspierać lokalne drużyny. Yeah!